Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie, no sobota, raczej bardziej jakieś takie chillowe odcinki, zazwyczaj były, no i tym razem też takie coś mamy. Tylko to nie jest aż tak bardzo chillowe, bo to jest podobno najlepszy odcinek, który kiedykolwiek wypuścił Czajnik na swój kanał na YouTubie. Jest to specjał na 2 miliony, na który wydał 500 tysięcy złotych. I zobaczymy, czy on wydał 500 tysięcy złotych, żeby po prostu bezczelnie skopiować MrBeasta. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Mnie to tak ciekawi i jest to ponadgodzinny film, który oczywiście wam skrócę, no bo godzinę to nie będziemy oglądać, aczkolwiek pewnie ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, więc się przygotujcie, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, przygotujcie sobie popcorn, no i oglądamy jego specjał na 2 miliony o tytule Przetrwaj 100 godzin w niewoli, wygraj 100 tysięcy złotych, znaczy dolarów, ja nie wiem po co oni dają dolarów, chyba lepiej to się klika czy coś, ale zgaduję, że to jest złotych. Mogę się założyć, że to jest po prostu taki clickbait, no bo 100 tysięcy dolarów to jest jakiś chyba 400 tysięcy złotych, więc wątpię, że to aż tyle będzie. Zbudowałem 25 cel więziennych, a to jest 100 odważnych osób. poczekaj, bo tutaj pierwsze sekundy tego filmu zbyt dobrze się nie zapowiadają, nie? Bo coś mi to trochę przypomina. Once again, behind me are 100 people, and they're going to be competing for $250,000. No ten wstęp taki podobny, że czarny pokój, jest tylko czajnik i tak do góry te klatki, no okej, ale przymrużę oko, nie? Udam, że tego nie widziałem po prostu. Udam głupiego, który nie ogląda angielskiego YouTube'a. Klatek przed wami jest 25. W każdej klatce jest miejsce tylko dla dwóch osób, co oznacza, że już za chwilę odpadnie aż połowa z was. Aha, czyli budżetu, żeby realnie 100 osób wystąpiło, nie było, ale chciał do tytułu mieć 100 osób, więc zrobił 25 klatek po dwie osoby w ogóle. ale 50 osób już na początku musi wyjść. No spoko. Sami musicie wywalczyć sobie miejsce w klatce. A zasady są bardzo proste. W workach przed wami są kajdanki, które sami musicie założyć. Waszym zadaniem jest przeczołgać się pod konstrukcją i dobiec do klatek. Klatka, do której wbiegną dwie osoby, zapali się na zielono. Ja jestem w szoku, że Freeze jako pierwszy tego MrBeastowi nie podrąbał, że tak to ujmę, no bo Freeze tak trochę lubi ludziom płacić za na przykład robienie różnych rzeczy, czy to na przykład noszenie pampersa, czy różne inne kompromitujące rzeczy. Więc takie zamykanie ludzi w klatkach, no tak wyobrażam sobie, żeby Freeze takie coś nagrał, nie? Pierwsze 10 osób w klatkach! Myślałem, że ta pierwsza konkurencja w sumie będzie jakoś bardziej ciekawa, że tak to ujmę. A tutaj po prostu załóż se kajdanki i przeczołgaj się do klatki. Kto pierwszy, ten lepszy. Czyli dosłownie to, co mówiłem, czyli że w tytule 100 osób brzmi lepiej niż 50, więc zrobił tak, a nie inaczej. Tym samym do waszej puli za każdego uczestnika trafia 1000 zł. Gratulacje! Nie wiem, on to może robi pod kątem takim, że potem robi na przykład dubbing do tych filmów i ludzie za granicę oglądają i dla nich dolary są bardziej imponujące, no ale jak jest się głównym widzem Czajnika, czyli Polakiem, który po polsku ogląda i chłop mówi o złotówkach, a wsypuje dolary są na ekranie, tak to trochę komicznie wygląda, trzeba przyznać, nie? Wasza klatka odpada. Co? Ej. Nie, ja nie chcę w ogóle iść, nie chcę. Teraz się zastosowałam, bo serio nie umiem brać karty. Wyjmijcie pierwszą kartę. Gramy do momentu, aż odpadnie 10 klatek. Ale co tutaj jest do grania w karty? To nie trzeba umieć grać w karty, żeby po prostu to jest na zasadzie farta, tak? Albo wygrasz, albo nie. Tutaj nie ma, oj, muszę umieć grać w karty. Bo coś tam Czajnik gadał o tym, że wyeliminuje teraz ludzi na bazie tego, czy będą mieli wyższą czy niższą kartę. To ty nie umiesz od 1 do 10 liczyć? Ale najbardziej zaskoczyło nas to, co zrobiła jedna z dziewczyn w klatce numer 14. Klatka numer 14 wybrała wyższą. Siódemka, gratulacje. Która klatka? Co? Przepraszam cię bardzo, ale... Co? Co? Klatka numer 14 odpada, jest to pierwsza klatka, która z własną wolą odpada. Ja mam straszną klaustrofobię i tęsknię za mamą, przepraszam Magda. Ej, w sumie, ale czysto teoretycznie, jak to działa? To klaustrofobia to nie jest tak, że jak się jest ciśnięty, no w sumie, jak się jest zamkniętym, ale jak się jest zamkniętym w celi dookoła jakby i tak są prześwity, to i tak klaustrofobia działa? Nie wiem, pewnie zgaduję, że są jakieś różne warianty, ale nie wiedziałem, że na przykład na takie coś też będzie działać. Ale teraz mnie ciekawi, no bo oni chyba byli w szoku na początku, na co się w ogóle piszą, więc możliwe, że po prostu nie wiedziała, na co się pisze, no i to nie jest tak, że się pisała na coś, co i tak wiedziała, że będzie bardzo ciężkie dla niej, że jej faktycznie ma taką klaustrofobię mocną. Ale to jest przykre, bo w momencie, gdy ona naciśnie exit, to jej tutaj partnerka też wychodzi z celi, że tak to ujmę. Ale żeby nie było za łatwo, to... Nie zgasimy wam światła.
Ale decyzja oczywiście należy do was. Światło zgaśnie, jeżeli przed upływem następnych 60 minut dwie klatki dobrowolnie opuszczą program. No to tutaj realnie jakieś najsłabsze ogniwa mogą się poddać, które i tak chciały wyjść, no i teraz będą mieli wymówkę, że oj, będę taki dobry dla innych. 100 tysięcy złotych, etam, i tak się poddam. Żadna z klatek nie zdecydowała się opuścić programu, dlatego wszyscy uczestnicy spali przez całą noc przy zapalonym świetle. No i dobrze, no i to oznacza, że sami tacy prawdziwi gracze zostali, a nie tacy, co się poddadzą przez to, że światełko im przeszkadza w nocy. No jak przegrałeś 100 tysięcy złotych, a bo mi światło przeszkadza w nocy. Ja przyszłam tutaj wygrać kasę na cel charytatywny. O, proszę. Także... Okay. Każdy z was oddał głos na to, czy zgadzacie się ocalić Olafa i Krystiana, czy jednak wyeliminujecie 4 osoby. Wasze głosowanie wyglądało w następujący sposób. Czyli generalnie Krystian i Olaf dostają grzech. Ale bez sensu. Oni tam wszyscy zapomnieli, że o 100 tysięcy złotych grają, bo tutaj chodziło o sytuację, gdzie w dwóch klatkach po jednej osobie już chciało wyjść z gry, ale wiadomo, nie chcą wyeliminować tej drugiej osoby, czyli zamiast 4 to mieliby wyeliminować tylko 2. I każdy się na to zgodził, że spoko, 2 mogą być, a 4 nie. No ja pierniczę, to ty... idziesz po 100 tysięcy złotych i... No wydaje mi się, że w pewnym momencie tam nie ma morałów, nie? Pod takim względem, że oj, będę miły i ułatwię komuś grę. No nie, ty masz wygrać. Pyszne. Za to teraz czeka na was stół z jedzeniem. I każdy z was będzie miał szansę zjeść coś dobrego, o ile inni się tym z wami podzielą, bo... Ilość jedzenia jest ograniczona. Kolejność, w jakiej dobiegliście do klatek na samym początku, jest bardzo istotna i teraz też będzie miała znaczenie. Stół z jedzeniem będzie przyjeżdżał do was właśnie w tej kolejności. Jeśli nie zachowacie umiaru, to osadzeni na samym końcu pozostaną z resztkami. Ej, fajne, bo to jest chyba zainspirowane tym programem na Netflixie, co kurde oglądałem, co też jedzenie z góry do dołu zjeżdża i na dole nie ma, są same resztki, nie wiem czy oglądaliście, ale fajnie, bo to jest kreatywne i to jest coś, czego Mr. Beast nie zrobił, więc gratuluję. W sumie dwie osoby w jednej klatce chyba też nie zamykał, z tego co kojarzę. Podzieliłybyśmy się na pewno też, żeby też inni sobie trochę pojedli, ale też chcemy sobie pojeść. No a jak już mogliście zauważyć, w takiej gierce ja bym nie miał jakichkolwiek morałów, więc dobrze wiecie, że gdybym był pierwszą klatką, to bym wziął wszystko, nie? 4 pizze na jako jedno danie brzmi dobrze. Bo w taki sposób osłabiasz przeciwnika. No to jest twój przeciwnik. Ty grasz o 100 tysięcy złotych, więc przeciwnikowi nie robisz dobrze pod tym względem, że zostawiasz mu specjalnie jedzenie. Jakby wiadomo, trzeba być moralnym w ogóle, ale w takiej sytuacji chyba nie. Bo to jest trochę jakbyś był na polu bitwy i twojemu przeciwnikowi skończy się amunicja, więc ty się dzielisz połową swojej. No nie. Okay. Czysto teoretycznie pierwsza klatka może wziąć do siebie wszystko. Każdą pizzę, wszystkie lody, tylko że wtedy narażą się na to, że inne osoby będą chciały ich później wyeliminować. A, pod takim względem to może być złe dla kogoś, że o PR też troszeczkę trzeba dbać. No dobra, okej, no to jednak bym nie wziął tyle pizz. Najfajniejsze jest to, bo lody nazywają się Mystery Ice, że w każdym opakowaniu skrywa się smak innego z nas, który wybieraliśmy osobiście. To na papierze w ogóle jako produkt brzmi fajnie, nie? Że Mystery Ice, wow, nie wiesz jaki smak otworzysz, ale w rzeczywistości no to... Tak średnio trochę, bo tak szczerze nie chciałbym, na przykład mam smaka na pomarańczowego loda, dostaję na przykład truskawkowego. No to słabo, tak szczerze. Tego typu. Przed chwilą mieliście parę godzin dla siebie, aby dokładnie przemyśleć wszystko, co do tej pory się wydarzyło. A teraz będziecie musieli wybrać, która klatka najmniej zasługuje na wygraną. Klatki z największą ilością głosów będą zagrożone. Kurde, jaki moralny ten odcinek. Jednak na przykład mnie nauczyło, że pomimo na przykład jakiejś batalii czy coś, to trzeba i tak morały mieć. Na przykład dzielić się żywnością, jeżeli jest taka opcja. No zmieniłbym teraz swoje nastawienie. Po anonimowym głosowaniu wspólnie wybraliście klatkę, która waszym zdaniem powinna odpaść. Jest to klatka numer 11. 5. Co? Dlaczego? Dlaczego? A to nie tak, że numer 3 to była ta klatka, co wzięła sobie 3 pizze i to oni mieli odpaść? O co chodzi? Więźniowie w prawdziwych więzieniach bardzo często grają w koszykówkę i wy też sobie w nią za chwilę zagracie. No a takim dziwnym trafem u Mr. Beasta też, jak w klatkach byli pozamykani, chyba youtuberzy, to też mieli opcję taką, że sobie grali w koszykówkę o wszystko. Ciekawe, czy też tak to będzie wyglądać tu. Dawaj! Wika, dawaj! Dawaj! Zero stresu w ogóle. Tracą 100 tysięcy złotych nagle, okej. Okay. No, pamiętam, że u Mr. Beasta grali o Cybertruck i sami sobie wybierali, czy chcą rzucać, czy nie piłkę. Tutaj po prostu 4 klatki muszą być wyeliminowane poprzez to, kto tam rzuci. Jeżeli ktoś trafi, no to wybierają kogoś innego i tak ta piramida finansowa działa.
11. Wozu, chodź tu do nas. Jeden z najmocniejszych momentów w filmie właśnie w tym momencie, bo teraz decydujesz, jaka klatka odpada. Bezpośrednio odpada, nawet nie podchodzi do rzutu. Wozu... A ten po lewej podczas tego, co on udaje, że bardzo się przejmuje tym, bo bardziej wyglądał jak ziewa. Musiałem to 3 razy obejrzeć, żeby zrozumieć, co on tam robi. Dzień drugi dobiegł końca. Jesteście bezpieczni i czas spać po prostu. Tylko że zasady są takie same, śpimy znowu przy zapalonym świetle. Dobranoc! Nikt z uczestników nie był chętny dobrowolnie opuścić programu, dlatego wszyscy spędzili kolejną noc z zapalonym światłem. A z samego rana... Ja, dobra, to już w pewnym sensie jest znęcanie się nad tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc. W sensie nawet w więzieniu tak nie ma, że oj, musisz w zapalonym światłem spać, no z tego co kojarzę. No bardziej jest tak w izolatce chyba, tak? No ale to nie jest izolatka, tylko więzienie, więc już wiadomo, że nikt nie odpadnie przez to, że oj, nie będę spać ze światełkiem włączonym, więc już możesz wyłączyć to światło i tyle, a nie się znęca nad nim. Bo wiecie, to jest głupie pod jednym względem, że nawet pod względem contentu, potem będzie miał ciężej czajnik, no bo ludzie będą prędzej niewyspani, co spowoduje, że nie będzie tak energicznie na tym odcinku, więc dosłownie sam sobie podgórkę robi tym, że chce im zrobić podgórkę. Dziewczyny, macie 5 minut, aby skute kajdankami przejść przez ten tor i nie dać się złapać przez więzienne reflektory. Jeżeli wam się nie uda, wypadniecie z toru lub złapie was światło, odpadacie. A do zadania podejdzie następna klatka z największą ilością głosów. No okej, dobra, tutaj chyba nie kojarzę, żeby ktokolwiek tak był, miała. Aczkolwiek no Mr. Beast miał podobne rzeczy, ale to nie jest tak, że to jest kopiowanie z tego samego odcinka, 1:1 scenografii. Ej, póki co w ogóle ten odcinek czajnika chciałbym zauważyć, jeżeli nie wyczuliście po mnie, to podoba mi się, tak szczerze podoba mi się. Widać, że faktycznie tutaj nie było oszczędzane jakoś bardzo na tym i faktycznie ziomek ma ambicje i tutaj nie jest tak, że wykorzystuje te ambicje, żeby po prostu skopiować 1:1 coś, tylko faktycznie coś swojego i troszeczkę swojej twisty dał spoko. No, jaki łamią! Ja. Klatka numer 15 odpadła jako pierwsza. Jeny szary ekran, jakby on ich faktycznie spalił jakimiś laserami czy coś. No montaż jest perfidnie, widać, że taki Mr. Beastowy. I mógł czajnik troszeczkę swój styl pod to zrobić, no ale dobra, no niech będzie, no może po prostu bardzo chcę adaptować styl Mr. Beasta, co bardzo mi się rzuca w oczy podczas tego wszystkiego, bo trochę się czuję, nie jakbym oglądał czajnika, tylko jakbym oglądał tanią kopię Mr. Beasta czasami, co jakby, no według mnie nie jest spoko. Po ponad 50 godzinach kompletnego odizolowania od świata zewnętrznego, uczestnicy tak bardzo zaczęli się nudzić, że wpadli na naprawdę abstrakcyjne pomysły. On gdzieś się dziara, a ja się gole na łyso w tym samym czasie, w tej samej klatce. Które ja oczywiście pomogłem im zrealizować. Tak o, za darmo robić po prostu content czajnikowi? Wydziarać się i po prostu zgoić na łyso, tak oboć się nudzi? Nie, no nie. A Kacper, który był sprawcą tego całego zamieszania, na pamiątkę chciał sobie zrobić... Podpis czajnika. Pasuje ci kostka? No co ty gadasz, nie serio. Nie wierzyłem, że chciał to zrobić i cały czas mówiłem mu... Zastanów się, czy jesteś pewny. Ale Kacper serio był bardzo do tego przekonany. Dobra, nie no, nie. Podpis, jeden sobie na 4 literach coś tam tatuuje po prostu, jakieś śmieszne teksty czy coś, a drugi chce podpis czajnika sobie wytatuować nad kostką. Wy psychopaci po prostu, jakby co oni mają, jaką intencję tu macie? Na przykład Adam i Martyna postanowili zrobić wspólny tatuaż, którym miał być... Czajnik, taki elektryczny. Nieźle, lekko boli. Jesteś zadowolona? Tak, jestem. Nie no, ludzie są odklejeni. Odklejeni totalnie. Nie no, może mają po prostu inne poglądy, jeżeli chodzi o tatuaże, nie? No, że traktują to jak, nie wiem, jak magnes, nie? Jak się jedzie gdzieś na jakiś tutaj trip, no to sobie bierzesz magnes na lodówkę, no to oni sobie na przykład występują u czajnika. Żeby to pamiętać, to sobie czajnika tatuują. Nie, to ma totalnie sens do końca życia swojego. Ma totalnie sens. Wybierzcie jedną osobę z pary. Na razie nie powiem wam, o co chodzi. Z wyjątkiem tego, że od jej decyzji będzie naprawdę wiele zależało. Macie 5 minut. Czas start. Okej, dobra, już się robi interesująco. W momencie, gdy było te 100 osób, czy tam 50 osób, czy nawet 30 osób, to było troszeczkę chaotycznie. A teraz można już się zżyć troszeczkę z postaciami, jakkolwiek. No, jak możesz ocenić, jaką ja mam wiedzę? No nie znasz mnie, ale jestem starsza, więc trochę więcej w tej szkole przesiedziałam. A bo tutaj oni sobie argumentują i wybierają, kto będzie tym, co tam wybiera, czy coś takiego, czy kto wychodzi na jakąś konkurencję, tylko że co to ma do tego, że ty jesteś starsza, że niby jesteś mądrzejsza i wiesz lepiej? No to, no nie do końca to tak działa. Na przykład w szkole byłaś dawniej temu, bo jesteś starsza, więc możesz na przykład mniej pamiętać ze szkoły. O, no to też jest jakiś argument. To może być wszystko, nie? Jak będzie możliwe na mojej szkole, to parkiłem po prostu...
nie? Albo będę czuła, że nie dam rady, to kliknę exit, żeby też nigdy nie wygrała kasę. A, bo one przez te 5 minut chyba dość mocno się pokłóciły, jak debatowały, kto tam idzie, bo jedna mówiła, że jest mądrzejsza od drugiej i końcowo to tamta troszeczkę się przymusiła, że ja idę, koniec, kropka. Nawet nie zrobili, nie wiem, na przykład losowości typu paprykami, nożyce. To jest gwarantowane 5000 zł, które już za moment może być wasze. Działacie teraz w grupie. Wystarczy, że większość z was kliknie przycisk zielony. Wtedy zgarniecie te pieniądze i przejdziecie automatycznie do kolejnej konkurencji. Ale niesie to za sobą pewne konsekwencje. Wyeliminujecie pozostałą piątkę z gry. Dobra, no i tutaj jest taki moment, że wydaje mi się, że najmądrzejsze by było, gdyby wyeliminowali. No bo tak naprawdę masz za darmo tysiaka, wyeliminujesz połowę ludzi, więc no spoko w teorii, nie? Tak jak mówiłem, na polu bitwy to pasuje, ale moralnie jest to najtragiczniejsza rzecz, jaką możesz zrobić. No 50 godzin ponad jesteś w jednej celi z ziomkiem, a ty go wywalasz za 1000 zł. Ja mam nadzieję, że jednak u mnie Martyna dobrą decyzję podjęła i... będę bezpieczny. No, tylko tak szansowo, nie? No to najbezpieczniejszą i najmądrzejszą decyzją dla danej osoby jest wywalić połowę innych osób. No to jest logiczne, jakby... No nie jest to miłe pod fabułę, ale no prawdziwe. Ale jaki ma sens, żebyś klikała czerwone? Właśnie nie wiem, no taki po prostu... Ja jestem empatyczna. No nie, to jest gra. Nie wiem, jakoś tak... Ta Martyna mnie nie przekonuje, nie? Jakby swoim myśleniem. Ja aż tak agresywnie do tego nie podchodzę. Jakby to nie jest tak, że jaki ma sens nie wywalać ich wszystkich? No ma sens empatyczny. Na przykład, nie wiem, potem będę spał po nocach, myśląc o tym, że wywaliłem swojego ziomka. Możesz odrzucić pieniądze, ratując was i zostawiając was w grze. Zanim poznamy ich decyzję, chciałbym poznać waszą. Co wy byście zrobili na ich miejscu? Adam? Co ty byś wybrał, gdybyś był na miejscu Martyny? Co, jak później można w lustro spojrzeć? Na szczęście nie mamy luster w celu. Za 1000 zł? W tym etapie gry nie ma opcji. Tylko, że to nie jest tak, że oni to za 1000 zł zrobili. Ten 1000 zł to jest taki bonusik. Oni to zrobili za 100 000 zł, za większą szansę, żeby wygrać 100 000 zł. Ja to kumam, nie? Ja nawet nie był zły, bo wiadomo, że ci, co odpadają, mówią, że no, ja na waszym miejscu coś innego zrobiła, ale tak naprawdę ty jakby nie wiesz, co byś zrobił do końca. Dobrze, przekonajmy się, czy zostaniecie w grze, czy jednak zostaliście wyeliminowani przez waszych przyjaciół. Sprawdźmy, jaką decyzję podjął Kacper w klatce numer 13. No way! No way! Z jednej strony mam takie, o nie, trochę przykro, fabuła, kurde, takie sojusze były, niektórzy to tam mają dziary wspólne, ale z drugiej strony mam takie, pewnie zrobiłbym to samo. Dam wam 5 minut, żebyście mogli sobie porozmawiać i niestety będziecie musieli opuścić program. Największa kurwa jakaś wygra tutaj, bo chyba nią trzeba być, nie? Żeby wygrać to wszystko. Wstyd, po prostu wstyd. Ale no wiesz, to jest gra. Kurwa, ludzie. Nawet tatuaż, widzicie, mi zrobię. Wybacz, jest mi mega przykro, ale no, to jest gra. To kilka srebrników. Ja od początku mówiłem, że czerwony, bo nie ma sensu jakby brać też 1000 z tego powodu, że to jest... Kacper, 1000 zł dla ciebie. Dobra, a to też jest chyba taki wątek, który nigdzie u Mr. Beasta ani nikogo nie był, więc też dość oryginalny od Czajnika i Czajnik tym filmem naprawdę bardzo mi pasuje. To jest jeden z tych youtuberów, który bardzo hypował ten film i w sumie miał powody do tego, żeby to hypować. Widać, że to jest wysokobudżetowe, przynajmniej jakkolwiek przemyślane, nie po prostu kopiowanie Mr. Beasta, kropka, no fajne. Da zwycięzcy immunitet, dzięki któremu będzie w 100% bezpieczny i od razu przejdzie do ćwierćfinału. Ta osoba, która na drążku wytrzyma najdłużej, zgarnia immunitet. Ej, dobra. Jak na początku, a to spojrzałem, to trochę mało wyglądało jak drążki do wieszania rąk, tak bym to ujął, no. Ale to też jest jakaś konkurencja, która wiadomo, bazuje na fizyce, że tak to powiem, danej osoby, ale też chyba u Mr. Beasta takiego czegoś nie było, więc też na plus. Ja nie mogę, że ja plusuję Czajnikowi za każdy fragment, który nie skopiował od Mr. Beasta, tak mało trzeba, widzisz? Gratulacje, jeszcze się podciąga. Oliver, złote kajdanki dla ciebie. Oddasz mi je przy następnej konkurencji. Nie będziesz musiał w niej brać udziału. Gratuluję. Ale nie ominie ona pozostałych uczestników, których klatki przenieśliśmy i obudowaliśmy białymi ścianami.
Oj, 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 to najcięższy challenge dla na przykład Faustyny. Ona by od razu wyszła, nie? Te ponad 80 godzin, czy ile tam ludzie siedzą, nie, nie, nie. Spanie z zapalonym światłem, spoko. Ale izolatka najgorzej. Już za chwilę dowiedzą się, że następne 5 godzin będą musieli spędzić odcięci od jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym w osobnych izolatkach. Najgorzej, naprawdę. Najgorszy challenge. 5 godzin po prostu siedzieć w samotności. Najgorzej. Nie, nie, nie. Już za moment domontujemy również ścianę frontową. Wtedy zostaniecie kompletnie sami, pozbawieni jakichkolwiek bodźców z zewnątrz. Waszym zadaniem jest nie zwariować i zarówno 5 godzin kliknąć przycisk, który znajduje się u każdego z was. Kto z was kliknie przycisk najdalej od wyznaczonej godziny, ten zostanie wyeliminowany. To każdy z uczestników dostał klepsydrę, która pomoże im policzyć, ile czasu znajdują się w odosobnieniu. Ale sami będą musieli zgadnąć, jaki dokładnie czas odmierza. Bardzo fajna konkurencja. Myślałem, że po prostu 5 godzin w izolatce i tyle, ale to jest faktycznie jakiś tam wątek konkurencji, czyli liczenie sobie samemu czasu na bazie klepsydry. Mega fajne i też nigdzie tego nie widziałem. I czym głębiej jesteśmy w tym filmie, tym bardziej jestem może nie, że dumny z czajnika, ale zadowolony z tego filmu. O. 5000 łapek w górę i zamykam się w izolatce na 7 dni. Kompletnie sam będę tego żałował. W mojej izolatce będzie sufit. Ja, czajnik, co ty robisz swojej ex-dziewczynie? Ja, bo tu chodzi o Faustynę, nie wiem, czy pamiętacie, ale ten obrazek, co teraz widzicie, ona nawet sufitu nie miała w swojej izolatce i tak bardzo narzekała, że to jest tragedia. Ciekawe, czy on w swojej izolacji też będzie faktycznie sam, czy też ktoś do niego dołączy. Ja, nie wolno tak, czajnik, to jest twoja ex-dziewczyna, człowieku. Oj, oj, oj. Ale aż mu zostawię łapkę w górę i nie dlatego, że 7 dni chcę go zobaczyć w izolacji, aczkolwiek to też może być ciekawe, tylko... Za mały żarcik, nie? Taki, kto wie, ten wie. Albo ta Faustyna i czajnik sobie tak nawzajem raz na jakiś czas takie szpileczki lekkie wbijają, nie? Bo na przykład Faustyna wrzucała chyba na swoje urodziny zdjęcie, że została czajnika i jedyny prawilny czajnik w twoim życiu. Ktoś tam podpisał, ja no to wstawiłam na Instagrama, więc to jest taka mała szpileczka. On teraz też małą szpileczkę zrobił. Chyba nie do końca w dobrych warunkach się, że tak to powiem, rozstali. Teraz poznajmy różnicę czasu, jaka była u klatki numer 24. Jest to... 19 minut i 12 sekund. No to Teletubisie mówią papa. No 20 minut się aż, kurde, tutaj na 5 godzin w sumie po 15 minut ta klepsydra miała. Czajnik powiedział, że tak wyliczyli. No ciężko jest się aż tak mocno pomylić, więc gratulacje, Julka. O kurde, ktoś ma urodziny? Do więzienia często przymyca się przeróżne przedmioty, na przykład w tortach. Dlatego przed waszymi celami stoją dwa identyczne torty. Czekają tam na was dwa klucze. W jednym torcie kryje się zielony klucz, który informuje was o tym, że jesteście bezpieczni. Natomiast w drugim torcie czerwony klucz, który jednoznacznie komunikuje, że odpadacie z programu. Czyli tak zwana szansa 50-50, czy jakiś inny tutaj będzie większy sens tego, że mają szansę 50-50, nie wiem, jakieś podpowiedzi czy coś? Mieli zgadywać, to by było kompletnie bez sensu. Na całe szczęście wiedzą to wasi współwięźniowie, których wcześniej brutalnie wyeliminowaliście. Ja. Dobra, ej, to jest coraz bardziej interesujące. Przez całą grę mieliśmy mega farta. Nie zdjąłem tej trzynastki, ja tak myślę, że mamy trzynastkę. Możemy nawet zagrać paprykami nożyce i ten, kto wygra, wybiera po prostu. Albo możesz sam wybrać. Chcesz, żebym sam wybrał? Możesz. To nic nie mówię, ja po prostu. Niech po prostu farta zdecyduje. Zobaczymy, kto przynosi fartę na nasze klatki. Dokładnie. Ej, dobra, pod fabułę to jest fajne, bo on coś tam gadał o przyjaźni, tylko ja troszeczkę wyciąłem. Ale jaka przyjaźń? Co wy gadacie w ogóle? Wy jesteście losowymi ludźmi, którzy się losowo dobrali, więc gdzie tu przyjaźń? To jest tak samo, jak mówisz, że Team X była rodziną. No nie. Kasper, który tort wybierasz? W takim układzie ja ten zabieram. Tak samo jak czułem w izolatce pozytyw, tak samo teraz czuję. Kacper, wybrałeś ten tort i sprawdźmy, jakiego koloru kluczyk się tam znajduje. Czerwony.
Okej, czyli powraca ten, którego go wyrzucił. Ej, bardzo fajna fabuła, bardzo mi się podoba. Jakieś plot twisty mocne, jakieś wątki przyjaźni w ogóle. No od Mr. Beasta, że tak to powiem, pracę domową bym zrobił na pewno czajnik, jeżeli chodzi o przykucie uwagi widza. Bo teraz mam chęć zobaczyć, czy na przykład wygra ten łysy pod koniec, czy coś takiego. Mam nadzieję, że się stęskniłaś po... No, można powiedzieć, że dobie, może ponad lekko. Masz tysiaka, ja może będę miała 100 koła. I co, chcesz mi coś powiedzieć o tortach? Prawy bądź lewy? No jeden na pewno jest fajny, a drugi jest mniej fajny. No tak by wypadało, skoro są dwa. Jak... Ale one się nienawidzą. Ja nie mogę. Daj po prostu czuć, że to nawet nie jest jakieś aktorstwo, że one udają, że się nie lubią, że o, wyrzuciłaś mnie. Tylko naprawdę one się dosłownie nienawidzą. I już tam pewnie Wojtek Gola dzwoni do czajnika, żeby dał nam jary, żeby tutaj walkę zorganizować. I tyle. Nie wiesz, co straciłaś, laska, ale... Wracając, ja z uwagi na to, że cię bardzo uwielbiam i jestem po prostu twoją fanką, wzięłabym ten tort. Ej, tutaj są mocne gry psychologiczne, ale pod koniec, na koniec dnia, no to i tak jest fart w 100% będzie. Prawie. W takim układzie ten tort zabieram. Smacznego, enjoy. A ja sprawdź, jaki klucz znajduje się w twoim torcie. Zielony. Tutaj obydwie są chamskie i obydwóm tak szczerze nie kibicuję. No, póki co łysy mój faworyt. A twój klucz jest koloru... Zielonego, jesteś bezpieczna. Wielkie brawa. Intuicja jednak nie zawodzi. Lecimy dalej, no co? No właśnie nie. No właśnie ty nie lecisz dalej, nie? Ty dosłownie odpadłeś już drugi raz teraz. Po 97 godzinach spędzonych w niewoli zadbaliśmy o to, aby każdy z uczestników mógł się odświeżyć i odpowiednio ubrać. A to wszystko po to, bo w ogromnej złotej klatce czeka na nich ostatnia wieczerza, przy której będą mogli zjeść mnóstwo wyśmienitych dań, których na pewno brakowało im po tylu godzinach w niewoli. A tutaj inspiracja znów Squid Game'em. Fajne, fajne, podoba mi się to. Tylko, że tutaj przynajmniej nie udawał, że nie inspiruje się Squid Game'em, tak jak z Mr. Beastem, tylko perfidnie dał nawet te postacie ze Squid Game'a, żeby niby chroniły dolary. Po co on w ogóle dał dolary? No, nie ma fejkowych złotych, żeby dać? No chyba Rezi używa jakieś takie fejkowe, więc nie wiem, skontaktuj się z nim może, czy coś. To kto będzie pierwszy odważny? Ale co? Żeby coś wybrać sobie dobrego. Ja bym zaczął od jedzenia generalnie, bo jestem głodny. Ale co, że oni teraz odpadną na bazie tego, kto pierwszy dotknie jedzenie? Nie, to było zbyt proste, chyba tak nie zrobił. Dobra, więzienne warunki. Łachy. Jakiś ziemniaczków się przydałem. No ty co? Patrzeć? Co tam, Oli? Nie waż się teraz mojego faworyta, żeby odpadał. Nie. Dlaczego ty dotknęłeś to jedzenie jakkolwiek? To na pewno. Ja uważam, że mimo wszystko jak odpadnę, to i tak się cieszę, że tutaj byłam i że doszłam do tego momentu. Każdy z nas już jest w pewnym sensie wygranym. No nie, to jest takie pocieszanie się, jak się robiło w podstawówce czy coś. No, nie wygrałaś, bo drugie i trzecie miejsce nic nie wygrywa, więc to nie jest tak, że jesteś wygraną dlatego, że w finale na przykład jesteś. Wręcz bym powiedział, że jesteś jeszcze bardziej przegraną, bo najwięcej czasu, najwięcej poświęciłaś, żeby do tego momentu dojść, byłaś najbliżej, a i tak przegrałaś, więc to w sumie nie, to jest takie pocieszanie się na siłę. Czy to jest ten sygnał? Nie. Ja myślę, że jeszcze nie. Nie ruszaj. Ja myślę, że Petra. Nie? Czekajmy. Oho, pewnie kto podniesie telefon, ten odpada. To by miało sens, czy coś, nie wiem. No jakieś tu gry psychologiczne na pewno będą. Mnie po prostu zżywa ciekawość. Tak, słucham? Za jedną z doniczek znajduje się pistolecik na wodę. Po upływie 5 minut możesz go wziąć i wyeliminować jednego uczestnika. Dobra. A, chyba że w tą stronę. Jeszcze bardziej interesujące. Czajnik. No ej, ja się tutaj lepiej bawię niż na filmach Mr. Beasta. Gratuluję. O to chodziło. Ja nie wiedziałem, że ja kiedykolwiek tak powiem. A to może dlatego, że Mr. Beast ma w sumie gorszy PR ostatnio i nawet jego odcinków do końca nie oglądam. Bardzo się stresuję. Do 5 minut dostaniemy informację kolejną i wtedy jest...
Szybka akcja. W sensie musimy szybko podjąć decyzję. Czy odbieramy wszyscy, czy nie? W sensie, czy nie wiem co. Ale mnie to zestresowało. Nie też mi, ja mam palpitację serca. Jak tu zejdę, podejmijmy teraz decyzję. A kłamczuszek. Ej, ale ona jest tej celi, co ja ich zbytnio nie lubiłem. Mam nadzieję, że ona nie wygra jednak. Kuba, nie. Damy? Szczerze, ja chyba jednak odpadnę. Jest 10 sekund, co robimy? Czy co? Ona ma luz. Wiesz, jak mi serce bije? Dlatego wstała z rozwiązaną sznurówką i sobie poszła losowo po czekoladę. No, to jest oczywisty jakiś taki bejcik robiony. Masakra. Ja nie. Może po prostu czegoś poszukajmy. Ktoś może usłyszała więcej, jak tak chodzi. Tego trzeba też stać. Teraz szponić. Przepraszam. Oj, sorry. Ten film tylko powoduje, że ja się nie mogę doczekać Squid Game 2, co ma wyjść pod koniec tego roku. Ale nie przejmuj się, to gra. Przykro ci? Nie płacz, kochana. Chodź. To jest tylko zabawa. Wiem, ale... Przykro ci. O 100 tysięcy złotych. No właśnie, one tak głupio się pocieszają. No, wszyscy jesteśmy wygrani. No, to jest tylko gra. To nie jest tylko gra. Tam 100 tysięcy złotych jest na linii. Halo? Musisz przekonać kogoś, aby wziął od ciebie tę słuchawkę. Wtedy ta osoba zostanie wyeliminowana. Jeżeli jednak nie uda ci się wykonać zadania, to ty zostaniesz wyeliminowana. Masz na to 60 sekund. A czy dostanę więcej informacji? Słuchaj? Co? Nie, drugi raz ta sama odebrała. Gdyby ona mi cokolwiek kazała zrobić, ja się po prostu ruszę. Ja nawet nie wstaję, nawet na ciebie nie patrzę, nie, nawet nie mrugam. Nawet nie mrugam przez kolejną minutę. I tobie też każę usiąść i nawet nie wstawać z tego stołu. Jeżeli ty wstaniesz, to ja też wstaję. I ja cię trzymam, żebyś nigdzie nie szła. Grajcie kamień, papier. Bo ja nie będę. Trudno, do jednego czy trzech? Jednego. Bo ja nie wiem, co jakby powie, nie? Więc też nie chcę was narażać. Jeden, to jest szybka akcja. Trzy, cztery. Komu? No trzymaj tutaj. Nie no, przejdź do ciebie chyba. Oj, ziomek przegrał papier, kamień, nożyce. Ona myślała, że wygrała i że wygraną jest odebranie telefonu, a tu się okazuje, że wygraną jest przegrana, dlatego widzowie, bierzcie pod uwagę, że życie czasem potrafi... Nie wiem, starałem się jakiś morał z tego wyciągnąć, jakieś takie powiedzonko wam zrobić, ale ja jestem tragiczny w tym, wybacz. O, że pomimo tego, że czasem myślicie, że wygraliście, może być to droga do przegranej. O, no, to mądre w miarę, chyba. Słucham. Właśnie zostałaś wyeliminowana przez Martynę. Tak myślałam, dzięki. Szczęście. Przepraszam. Powodzenia. No to może szkoda, no ale kurde. Zostałam w top trójce, to jest podium. No i ona dalej się pociesza, nie? Wow, jestem na podium. Wow, nic nie wygrałam, ale super, ale jestem top 3, ale nic nie wygrałam, ale super, wow, byłam tak blisko 100 tysięcy wygrać, ale przegrałam. Wow, ale fajnie, no nie. Ale proszę, łysy, wygrać. No proszę, błagam, no proszę. Tylko teraz wydaje mi się, że ktokolwiek podniesie telefon, ten przegra. Ja bym tak zrobił, nie? Bo za każdym razem odbieranie telefonu to było coś fajnego, więc teraz musi być czymś złym chyba. Tak, słucham. Ona pewnie tak samo teraz pomyślała, że ktokolwiek odbierze, ten przegrywa. Tak mi się wydaje, a on się wyrwał. Nie, proszę, nie. Dobra. Jak myślisz? Masz paska. Nie, obydwoje mamy jeszcze szansę. Dochodzimy do finału. Więc możemy zapłać krabi. Będziemy walczyć dopiero o to. Serio. Nie wierzę. Więc posiedźmy jeszcze chwilę. No nie, jaki ty jesteś słaby w kłamaniu. Czy tu chodzi o to, że kto wstanie, że musisz ją jakoś zmusić, żeby też wstała i wtedy ona przegrywa?
No nie. Jeżeli ona wygra, to ja ten film daję jako kategoria horror, nie? No bo w horrorach zawsze jest tak, że wszyscy pod koniec robią papa, że tak to ujmę. Że nawet jeżeli komuś kibicujesz i do kogoś masz sympatię, no to często jest tak, że ta postać nie przeżywa. Więc chyba to jest horror. Wiesz, ja mam 19 lat, a ja jeszcze nie umiem kłamać tak jak ty. No bo tu zaimponowałaś mi pistoletem. Nie wiem, czy chciałabym imponować takimi rzeczami, ale... No. O. Co miałeś zrobić? Ciekawe jest to, co ci powiedziałem. Nie. Byłem szczery. Nie mam pojęcia, co się zadzieje za 5 minut. Cieszysz się już, że wygrasz? Nie. Cieszę, że tu jestem z tobą. Mogę zjeść arbuzika. Ej, on jakiś podstępny też jest. Czy nagle się pokazała jakaś inna jego twarz i on teraz nie mówi prawdy, ale mówi, że mówi prawdę? Okej. Okay. Czyli coś się dzieje jednak. Nie wiem nic nadal. No co masz zrobić, stary? To rób. Nic nie wiem. Powiedziałeś. Ale jakby nie musisz mówić co, wiadomo, bo i tak tego nie zrobisz, ale tylko czy... A ty mi nadal nie wierzysz. Jak to widzisz? Myślisz, że trzeba będzie wybiec? Nie wiem, ja nic nie wiem. Stańmy razem. Tak? Ja nie wiem nic. Ale widać, że ona tak mocno się stresuje i że to nie jest jakieś aktorstwo, to nie jest jakieś takie fałszywe ustawianie tych filmów, tylko to jest prawdziwe i to fajne i oby Czajnik tym się nie zainspirował od Mr. Beasta, czyli troszeczkę ustawianie lekko tych wszystkich filmów. Hubert nie kłamał. Obydwoje trafiacie do finału. Martynie i Hubertowi. Jako jedynym udało się przetrwać aż 99 godzin w niewoli. No budowanie tej całej presji i tak dalej, żeby powiedzieć po prostu, że dochodzi do finału. No dobra, no to o co chodzi z tym finałem? Praktycznie na samym początku każdy uczestnik nagrał krótki film. I wy również, którym opowiedzieliście, na co przeznaczylibyście nagrodę. Przypominam, że cały film opierał się na niewoli. Decyzja o tym, kto z was wygra 100 tysięcy złotych, nigdy nie należała do was. Nie należała też do mnie, ani do nikogo z mojej ekipy. Ale od samego początku była przeznaczona dla was, widzowie. Ten film jest dla mnie najważniejszym filmem w historii mojego kanału. Jest to O, jeżeli on teraz zrobi głosowanie i musi być zwycięzca na tym filmie, bo to takie niedopełnienie by było mega, że zwycięzcę pokaże na Instagramie, no to nie, tak chyba nie będzie, no to pewnie zrobił jakieś Q&A czy coś, nie wiem. W tym momencie publikuję ankietę na moim Instagramie, ankietę, która zniknie za godzinę i nie jest to żadna reklama, nie musicie nigdzie wchodzić. Kiedy to oglądacie, głosowanie i tak już dawno dobiegło końca. Wrzuciłem ankietę, w której wy, widzowie, mieliście możliwość zagłosowania na tę osobę, która waszym zdaniem powinna wygrać. Oczywiście nie widzieliście naszych uczestników, żeby nikogo nie faworyzować. Liczy się tylko to, co powiedzieli, a te filmy wyglądały w następujący sposób. Jakie cwane, jakie mądre, jakie plot twisty. No ja nie mogę, Czajnik. A tak czysto teoretycznie to nie będzie tak, no nie, wszystko chyba zależy od tego, co oni powiedzieli. Jeżeli ktoś trollował, no to może będą mieli większą sympatię, lub jeżeli ktoś powiedział coś typu dam wszystko na cele charytatywne, no to też może będzie miał większą sympatię. Ciekawe. Pieniądze wydam na pewno różne rzeczy, nie będzie to jedna i wydam je z głową, mam nadzieję. Drogie aparaty na zęby są teraz, więc muszę go zdjąć, więc... Oddam bratu połowę. No nie, czyli ona wygrała. Ona wygrała, no bo się... No bo ona teraz udaje tutaj, że będzie taka miła i tak dalej, te 100 tysięcy by dostała. No może by dostała... Dlaczego bratu ma oddać w ogóle połowę? Takie losowe, nie? No ja spędziłam 100 godzin u Czajnika, który przeszła mi w ogóle, dobra, oddam bratu połowę. Bo no rodzeństwo musi mieć porówno, a ja może wakacje, może jakaś taka dalsza podróż. Zobaczymy, może mamy zabiorę też gdzieś. Akcję Freeza kupię, wykupię holding. Na pewno gdzieś wyjadę na wakacje sobie. Podoba mi się Norwegia albo Islandia, coś zimnego. Na pewno też dużo na pieska mojego ukochanego. Nie, to na pewno ona już wygrała, no pieska da połowę na ten... Pieniędzy ci zabraknie w ogóle, gdzie ty jeszcze pieniądze na podróż będziesz miała? Ale no mówi o piesku, mówi o dawaniu rodzinie, a ten troluje, że wykupi ekipa holding. Co ty zrobiłeś? No chyba, że widownia Czajnika bardziej tego trola będzie teraz wybierała. No nie. Dużo smaczków i zabawek. Ona ma roczek dopiero, więc na pewno będzie szczęśliwa. Może coś też ekstremalnego się zrobi, jakiś skok na spadochronie, jakiś kursik. Myślę, że może kupiłabym drugiego pieska, żeby moja goldenka miała rodzeństwo. Po prostu kupię złoto, żeby było stabilnie, żeby to była moja taka poduszka bezpieczeństwa. Ja. On nie ma szans już totalnie, niestety. Mój faworyt odpada właśnie. Ja już sobie zdałem sprawę, że jednak ta chamsko, która się zachowała podczas tego wszystkiego, ona wygra.
A, czyli trollowanie jednak się opłaca. No to widzowie, jakby coś, to ja totalnie nie chcę lajka. Lajki najgorsze na świecie, co może być. Jakbyście mi dali lajka, to bardzo by mnie to, nie wiem, upokorzyło czy coś. Nie. Zostawcie też suba, żegnam się z wami. Czajnik, gratuluję. Zaimponowałeś mi jak nigdy, nie? Zamiast robić takie odklejki, które on robił przez chwilę, że nie, jak ja, dlaczego wy mówicie, że ja kopiuję Mr. Beasta? Jezus, czemu wy tak robicie? A do sobie kopiał miniaturki wszystko od Mr. Beasta, no to zamiast robić jakiegoś filmu na komentary, pokazując, że oni nie mają racji, to po prostu udowodnił, że jednak potrafi. Potrafi robić coś innego niż Mr. Beast 1:1. A to, że łysy wygrał, to nawet fajna fabuła. W sensie bardzo mi się podobało, no bo ja mu kibicowałem, nie wiem, jakiś taki sympatyczny się wydawał. W sensie jakby łysy, to bardziej się sympatyczny wydaje niż jak miał włosy, to może mu nawet do twarzy z tym trochę. Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądać do końca, widzimy się jutro i na razie miłego dzionka wam życzę.